Jak zmienić ustawienia językowe w WordPressie? Zanim zacznę, chcę zareklamować lub promować moje inne filmy. Ta sekcja trwa około 3 minut. Następna sekcja rozpoczyna wideo, więc możesz pominąć tę sekcję. Promocja mojej pracy: ten film jest w języku polskim. Ta część trwa około 4 minut. Możesz więc pominąć tę sekcję. Następna sekcja powinna być początkiem filmu muszę promować lub reklamować swoją pracę dodatkowo niektóre z moich innych filmów mogą być pomocne to tylko kilka z moich filmów jeśli spojrzysz na górę powinieneś zobaczyć małe białe kółko jeśli klikniesz na to kółko powinna pojawić się lista innych moich filmów które są w języku polskim dodatkowo powinno być jeszcze jedno białe kółko i jeśli klikniesz na to drugie białe kółko to przeniesie cię ono na mój inny kanał YouTube mój filmik o Google zawiera Darmowy hosting strony internetowej w Google. Dla mojej strony internetowej subskrypcji wideo płacę 29 centów miesięcznie za hosting strony internetowej w Google. Jak uaktualnić w Google? Jak zmienić F1 na E2 w Google? Final Cut Pro dla ludzi, którzy wiedzą 100% nic. Zaprojektowałem ten film tak, że ludzie mogą łatwo zrozumieć Final Cut Pro i może tworzyć i publikować filmy dzisiaj. Plus, mam filmy na temat jak zainstalować wtyczki do Final Cut Pro, narzędzia Final Cut Pro, jak stworzyć ruch Zoom dla zdjęć i wideo w Final Cut Pro. Plus, Garyfia dla ludzi, którzy nie wiedzą 100% nic o muzyce. Zaprojektowałem ten film dla ludzi, którzy nie mogą grać na instrumencie muzycznym, nie mogą śpiewać i nie wiedzą nic o muzyce, mogą tworzyć muzykę dzisiaj. WordPress. Jak zacząć? Ten film jest dla ludzi, którzy dopiero zaczynają i czują się przytłoczeni. Pokazuje, że wszystkie te rzeczy są łatwe do nauczenia. Najtrudniejszą częścią jest rozpoczęcie pracy. Jak dodać filmy do strony internetowej? Strona z subskrypcją wideo. W tym filmie pokazuje jak chronić swoje filmy, aby ludzie nie mogą ukraść, pobrać lub link do wideo. Jak przetłumaczyć wideo na różne języki? Obejmuje to audio i dźwięk. Tłumaczę moje najbardziej popularne filmy na 11 języków. Pokazuję, jak mogę przetłumaczyć 2 do 4 filmów w jeden dzień do różnych języków. Moja strategia, aby zarabiać pieniądze na YouTube. Ta strategia pozwoli mi zarabiać pieniądze z prawie każdego kraju na świecie. Dodatkowo pokazuję, dlaczego stawka wynagrodzenia za film, czyli CPM, nie jest oparta na liczbie wyświetleń Twojego kanału lub filmów. Nie jest oparta na liczbie subskrybentów Twój kanał ma. Nie jest oparta na temat swojego kanału lub wideo. Takie jak finanse, podróże, medytacja i tym podobne. I nie opiera się na popularności Twojego kanału. Plus, wielu nie zdaje sobie sprawy, że CPM zmienia się każdego dnia. Plus, mam inny kanał YouTube. Jednak te filmy są tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla ludzi, którzy nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, może znasz kogoś, kto te filmy mogą pomóc. Ten kanał ma filmy instruktażowe na temat tego, jak złożyć wniosek o upadłość i jak złożyć wniosek o upadłość na pożyczki studenckie. Jak pozbyć się swoich kredytów studenckich po 25 latach bez składania wniosku o upadłość. Istnieje ponad 1 milion osób w wieku powyżej 60 lat, którzy nadal spłacają swoje kredyty studenckie. Jeśli zrobiłeś to, kiedy po raz pierwszy wyszedłeś z koledżu lub uniwersytetu, to kiedy skończyłeś 47 lat, twoje kredyty studenckie mogą zniknąć. To prawo istnieje od 1972 roku. Plus, ten kanał YouTube ma wideo na temat tego, jak uzyskać wolne pieniądze na studia lub uniwersytet, a to obejmuje undergrad i grad szkoły, jak uzyskać wolne pieniądze na zakup samochodu, jak uzyskać wolne pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wiele więcej. Jednakże jest to tylko dla osób, które mają niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność uczenia się. Prawo to jest częścią wielu międzynarodowych traktatów, więc twój kraj może mieć coś podobnego. W Stanach Zjednoczonych prawo to nazywa się ustawą o rehabilitacji. W ten sposób zdobyłem swój komputer i oprogramowanie. Umieszczę link do tego kanału w opisie poniżej, jednak na moim innym kanale YouTube te filmy są tylko w języku angielskim. Pod tytułem filmu kliknij i pokaż więcej, a zobaczysz wszystkie linki. Po lewej stronie. Jeśli klikniesz Mały Okrągły Przycisk z obrazkiem, przeniesie cię do kanału YouTube. Jak zmienić ustawienia językowe w WordPress? Aby zmienić ustawienia językowe w WordPress, przejdź do lewej strony i kliknij Ustawienia. Następnie kliknij Ogólne. Następnie przejdź do języka witryny. Z menu rozwijanego możesz zmienić WordPress na dowolny język. Jeśli podoba ci się ten film, to zasubskrybuj go, aby YouTube pokazał go większej liczbie osób.